Moja przygoda ze stolarstwem zaczęła się od szkoły zawodowej. Pierwsze moje zlecenie było w przedszkolu położenie błazeli. Coś takiego było. Tak to się zaczęło. Ja po prostu tym żyję. Ja przez 25 lat w zakładzie przybywam dziennie minimum 11 godzin. To moja pasja jest. Zatrudniam 24 pracowników, fachowców. Mogę polegać na swoich pracownikach i mam zaufanie do swoich pracowników. Mówię to z pełną świadomością. To jest wzajemny szacunek. Musimy się szanować. W stolarni zdarzają się wypadki. Jest to branża mocno ryzykowna. Są różne zdarzenia. Po prostu zatrudnianie na czarnym mnie mocno dziwi. Wiem, że jeżeli zatrudniam legalnie, daje mi to spokój i zatrudnianie pracownika na umowę jest zatrudnianiem bezpiecznym. To jest najważniejsze dla pracodawcy. Bezpieczeństwo prowadzenia firmy, bezpieczeństwo dla pracowników, bezpieczeństwo dla w ogóle działalności, dla finansów, to jest bardzo ważne. Stabilizacja firmy to jest spokój w firmie. To nie jest szarpanie się, że dzisiaj jest pracownik, jutro go nie ma. Czyli zatrudnianie legalne jest to też spokój. Przestrzegam prawa pracy. Mam wizerunek uczciwego pracodawcy. Mam stałych i kompetentnych pracowników. Konkuruję jakością i szybkością wykonania zamówienia. Nie żyję w stresie i ze spokojem patrzę w przyszłość. Potrzebujesz pomocy? Wejdź na www.prawawpracy.pl.